Aura mocno pokrzyżowała plany Budimexu, który wciąż ma sporo robót do wykonania przy ekspresowej drodze S61 na odcinku łączącym obwodnicę Suwałk z przejściem granicznym w Budzisku. Choć ruch przekierowano kilka miesięcy temu z dawnej ósemki na ekspresówkę, to wokół nowej drogi wciąż wyre prace. Rzeczywiście wykonawca nadal prowadzi pracę na odcinku S61 Suwałki Budzisko. Aktualnie analizowane jest jego roszczenie dotyczące wydłużenia czasu na ukończenie zadania ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Te zaś uniemożliwiały wykonanie części robót pozwalających na zgłoszenie do użytkowania niektórych obiektów. Chodzi m.in. o 56 zbiorników retencyjnych czy 20 przejść dla płazów i zwierząt małych. Kierowcy podróżujący tym fragmentem Via Baltiki na próżno rozglądają się również za miejscami obsługi podróżnych. Na placach, gdzie powinny znajdować się parkingi z niezbędną infrastrukturą, nadal leży gruba warstwa błota. Ułożenie warstwy bitumicznej wymaga odpowiedniej aury, a ta, póki co na Suwalszczyźnie, była bardzo kapryśna. Jak nas poinformował rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca kontraktu uruchomił już wytwórnię mas bitumicznych. Można więc sądzić, że jest gotów do tych prac i faktycznie oczekuje tylko na sprzyjającą pogodę. Podobnie sprawa ma się z grubowarstwowym oznakowaniem poziomym. Stosowana farba ma swoje wymagania i każde odstępstwo może zaskutkować wadami wymalowań. Dlatego Budimex zmuszony jest odsuwać w czasie realizację tych prac. Inżynier kontraktu zakłada, że pełne ukończenie robót nastąpi w maju, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie powinno nastąpić w czerwcu.